od dawna te puszki tutaj stoją? Dwa lata. Dwa lata już na pewno ma. Jak panie zareagowały na tą puszkę? Panie, same osobiście wrzuciłyśmy na sam początek pieniądze. Tak. No, do tej puszki. Na dobrą zachętę, żeby jeszcze klienci dalej wrzucali, tak? A co was najbardziej przekonało do tego, że uwierzyłyście? Wizerunek dziecka, tak, na chore dzieci, no to jest tragedia, tak? Widziałem, że wrzuciła pani pieniążki do puszki. Tak, wrzuciłam. To jest dla chorego dziecka, prawda? No, także ja uważam, że każdy powinien rzucić. Mnie to bardzo porusza. Wam się wydawało, że ten chłopiec istnieje naprawdę? To są tak piękne zdjęcia dzieci. Sprawdzimy, czy to zdjęcie jest prawdziwe. Znalazło 22 strony, na których to zdjęcie zostało już użyte. Czyli to dziecko nie potrzebuje pomocy, tak? To dziecko to jest po prostu zdjęcie kupione z jednej z takich stron. Ten chłopiec na pewno nie nazywa się Antoś i też na pewno nie ma. To była taka piękna dziewczynka też wcześniej. I ona dostała całą puszkę. Cała puszka była posadzona. Ta dziewczynka całą puszkę? Całą puszkę, tak. To jest właśnie strona, na której jest to zdjęcie. Ta dziewczynka jest małą modelką, która sobie robi zdjęcie po to, żeby sprzedawać. Tutaj jest w różnych pozach. To zdjęcie się kupuje. To znaczy te pieniądze gdzie potem trafiają? Do no tego, który niby te puszki, na przykład, czy do założyciela fundacji? Do jego prywatnej kieszeni? Tego nie wiemy. Na pewno nie trafiają do tych dzieci, bo tych dzieci nie ma. Takie puszki można zobaczyć w wielu sklepach i marketach. Stoją najczęściej obok kasy, tak żeby można było wrzucić resztę z zakupów. Na każdej z puszek jest imię, krótka historia rzekomej choroby oraz wzruszające zdjęcie dziecka zakupione w internetowej bazie. Zbiórka prowadzona jest od 2014 roku. Dowiedzieliśmy się o niej od naszych widzów, którzy zgłosili nam prawie 40 sklepów z puszkami zlokalizowanych na terenie całej Polski. W rzeczywistości takich miejsc może być znacznie więcej. Oficjalnie stowarzyszenie jest zarejestrowane i powinno działać pod tym adresem, w centrum Krakowa. Nie ma tutaj jednak na ten temat żadnych informacji. Dzień dobry. Szukam towarzystwa. To będzie pięć wirtualnego biura. Ale oni mają adres zameldowania tutaj, w tym pomieszczeniu na przykład. Tak, bo to są wirtualne adresy, jak tam to. Czyli ich w ogóle tutaj nigdy nie było, tak? Oni mają po prostu skrytkę pocztową. Tam mają listy, paczki i tak dalej. Wiele firm tak działa po prostu, że nie chcą podawać wiadomowego adresu ewentualnie, tylko naszej firmy. To dziwne, że organizacja, która prowadzi tak dużą zbiórkę, nie działa pod swoim oficjalnym adresem. Prezesem towarzystwa jest Ewa S., która prowadzi również inne stowarzyszenie. Kilka lat temu za nieprawidłowości przy rozliczeniach ukarany zakazem prowadzenia podobnych zbiórek. Często bywa w domu, można ją tutaj spotkać, czy nie bardzo? Nie wyjechała na jakieś wakacje. Jedyną formą kontaktu pozostaje nam telefon. Dzwonimy, żeby zapytać, jak stowarzyszenie pomaga dzieciom. Nie mówimy jeszcze, że jesteśmy dziennikarzami. Komu państwo pomagacie? Generalnie pomagamy dzieciom. Finansujemy rehabilitację, dokładamy się do leków, do jakichś zabiegów, turnusów. No to pytanie tak naprawdę, jakie są potrzeby i co możemy zrobić, tak? Każda zbiórka, która się odbywa, jest dla kogoś, tak? Czyli tak jak tą puszkę, którą widzieliśmy, tak? Dokładnie. Czy to jest zbiórka na konkretne dziecko? Tak, robimy wtedy konkretne dziecko. Jakby opisujemy historię, robimy opracowanie marketingowe i działamy, tak? Czyli jak mówimy o tej Julce, na którą pan zbiera, to rozumiem, że właśnie to dziecko, ta Julia, otrzymuje pomoc, tak? Dokładnie.